Druk 362, to jest właśnie porządkowanie tej sytuacji. Anulujemy zadanie doposażenia grupy gardanowskiej, kwota 5 tysięcy, bo tyle nam zostało z tego zadania. Te 5 tysięcy przeznaczamy właśnie na tę modernizację sieci wodociągowej, a kwotę 13 tysięcy z rezerwy, ponieważ otrzymaliśmy decyzję Rady Miasta i Prezydenta, dostaliśmy jeszcze 60 tysięcy na zadania projektowe, więc te 60 tysięcy, które z tego były w rezerwie, 13 przeznaczamy na to szkole z 64 i to uporządkowuje i zamknie temat tej modernizacji sieci wodociągowej, zasilania ciepłowodem. Otwieram dyskusję. Nie widzę, przystępuję do głosowania. Kto jest za artykuł 342? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Miasta w tej sprawie artykuł 342.